Dzisiaj znowu wzór ażurowy. Mamy lato, a więc potrzebujemy dużo, dużo wzorów ażurowych, czy z dziurkami, siateczek i tak dalej. Tylko że z tym, że mamy dzisiaj wzór ażurowy, jak widzicie, ale z takimi malutkimi warkoczykami. One są tak, jakby były przeciągnięte. Szkic do tego wzoru oczywiście mam dla Was, zrobiłam. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona. Nie jest za ciekawa, typowo lewa strona dziergania. Wzór, który możecie wykorzystać na wszystkie Wasze projekty znowu. To znaczy, możecie dziergać tak, jak dzisiaj będziemy dziergać na dwóch drutach w rzędach, albo możecie również dziergać na pięciu drutach, czy na drutach z żyłką. To już tylko i wyłącznie zależy od Was, jaki projekt sobie zrobicie. Szkic oczywiście znowu jest do tego wzoru, kolorowy, jak zwykle. I tak, mamy liczbę oczek podzielną przez 14. A więc wszystko to, co mamy w tej czerwonej krateczce, to jest raport. Jeżeli dziergacie na dwóch drutach, w rzędach, to macie 14 oczek raportu plus 7 oczek przed raportem, 8 oczek po raporcie plus 2 oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Jeżeli dziergacie na okrągło, to znaczy albo na 5 drutach, albo na drutach z żyłką, to dziergacie tylko to, co jest tutaj w tej czerwonej krateczce, to znaczy ten raport. Tych boków wtedy nie macie. Na wysokość mamy 24 rzędy albo 24 okrążenia. Rzędy parzyste, drugi, czwarty, szósty i tak dalej, i tak dalej. Rzędy na dwóch drutach. Przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu, to znaczy, jeżeli tu macie prawe oczka, to one schodzą jako lewe i takie przerabiacie. Lewe schodzą Wam jako prawe, narzuty schodzą jako narzut, ale przerabiacie je na lewo. Wszystkie oczka, które są razem, przerabiane również na lewo. W okrążeniach te lewe oczka, w parzystych okrążeniach, schodzą Wam jako lewe i takie przerabiacie. Prawe schodzą Wam jako prawe, przerabiacie je na prawo w parzystych okrążeniach. Narzuty przerabiacie na prawo. Wszystkie oczka, które są razem robione, przeciągane czy razem robione ogólnie, to przerabiacie na prawo. Jeżeli już jesteśmy przy tych znaczkach, to lewe oczka to są czarne znaczki, niebieskie to są prawe oczka. Na zielono znowu zaznaczyłam narzuty. Tu na fioletowo mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, są na pomarańczowo zaznaczone. Te oczka, te znaczki oznaczają trzy oczka razem. Jeżeli będziecie robili tak, jak ja robię, że środkowe jest na wierzchu, to wtedy wychodzi Wam bardzo ładna, prosta linia. Jeżeli będziecie robili pod tylnymi ściankami trzy oczka razem, to będzie Wam skłon w lewą stronę, pod przednimi ściankami trzy oczka razem będzie skłon w prawą stronę. To będzie coś takiego, popatrzcie, jak tutaj jest widoczne. Ja uważam, że z tym środkowym na wierzchu to o wiele ładniej wygląda, dlatego tak to robię. W sumie możecie robić jak tylko chcecie. I tutaj mamy te warkoczyki, które w trakcie robótki wytłumaczę Wam, gdzie macie zostawić oczka, czy przed robótką, czy za robótką. No chyba, że będziecie robili tak jak ja, bez drutu pomocniczego, bo to jest mały warkoczyk, więc możecie razem ze mną to robić. I tak, z Wami będę robiła dzisiaj jeden raport na wysokość, jeden raport na szerokość. To znaczy, na drucie mam 14 oczek na jeden raport
plus 7 oczek przed raportem i 8 oczek po raporcie plus 2 oczka brzegowe. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, przenoszę z lewego na prawy drut bez przerabiania. Następnie przed raportem mamy jedno oczko lewe, 4 prawe, 1 lewe, narzut. Rozpoczynacie Wasz pierwszy raport, 3 oczka razem. Ja zdejmuję z lewego drutu, wsuwając drut tutaj prawy pod przednie oczka, pod przednie ścianki tych dwóch pierwszych oczek, przenoszę na prawy drut i przekładam na lewy i dopiero teraz pod tylnymi ściankami przerabiam te 3 oczka razem i to jest ta prosta linia tutaj wtedy. Narzut, jedno oczko lewe, 4 prawe, 1 lewe, 4 prawe, 1 lewe i narzut. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie dla symetrii robicie 3 oczka razem, 1 narzut, 1 lewe oczko, 4 prawe, 1 lewe i u mnie jest oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i drugi rząd. Przerabiacie tak, jak oczka schodzą Wam z drutu. Rząd trzeci przerabiamy identycznie jak rząd pierwszy. To znaczy po brzegowym mamy jedno oczko lewe. Następnie są znowu 4 oczka, które przerabiamy na prawo. Jedno lewe i narzut. Rozpoczynamy raport. 3 oczka razem. Jeden narzut, jedno lewe, 4 prawe, 4 prawe, lewe i narzut. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii te oczka. 3 oczka przerabiacie razem, jeden narzut, jedno lewe, 4 prawe, jedno lewe i brzegowe. To był trzeci rząd. Piąty rząd, oczko brzegowe, a po nim jest jedno oczko lewe, narzut, 2 razem ze skłonem w lewą stronę, to znaczy prawy drut wsuwamy pod tylnie ścianki kolejnych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę. Oczko, które tu powstało, ma skłon w lewą stronę. 2 prawe, 1 lewe, narzut. Rozpoczynamy raport. 3 oczka razem. Narzut, 1 lewe, 2 prawe, 2 oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki dwóch oczek i przeciągamy włóczkę. Jeden narzut, jedno lewe, narzut i 2 razem ze skłonem w lewą stronę. 2 prawe, 1 lewe i 1 narzut. Po ostatnim Waszym raporcie robicie dla symetrii 3 oczka razem, narzut, 1 lewe, 2 prawe, 2 razem ze skłonem w prawą stronę, narzut i 1 lewe. Kolejny rząd, szósty, przerabiacie tak, jak oczka schodzą Wam z drutu. Rząd siódmy, brzegowe. Następnie mamy 2 oczka, które przerabiamy na lewo. 1 narzut, 2 razem ze skłonem w lewą stronę, 1 prawe, 1 lewe i narzut. Rozpoczynamy raport. 3 oczka razem, narzut, 1 lewe, 1 prawe,
dwa razem na prawo, narzut, trzy lewe, narzut, dwa razem pod tylnymi ściankami, jedno prawe, lewe i narzut. Po Waszym ostatnim raporcie dla symetrii przerabiacie trzy oczka razem, narzut, jedno lewe, jedno prawe, dwa razem na prawo, narzut i dwa lewe oczka. Na końcu jest oczko brzegowe, ja przerabiam je na lewo. Odwracam robótkę i ósmy rząd przerabiam znowu tak, jak oczka schodzą mi z drutu. Rząd dziewiąty, brzegowe, a następnie mamy trzy oczka, które przerabiamy na lewo. Robimy jeden narzut, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, jedno lewe i narzut. Rozpoczynamy raport, trzy oczka przerabiamy razem, narzut, jedno lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut i pięć oczek na lewo. I piąte. Robimy jeden narzut, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, jedno lewe i narzut. Po Waszym ostatnim raporcie robicie dla symetrii trzy oczka razem, narzut, jedno lewe, dwa razem w prawą stronę, narzut i trzy oczka lewe i oczko brzegowe jako ostatnie. To był teraz dziewiąty rząd. Jesteśmy w jedenastym rzędzie i tu potrzebny Wam jest drut do robienia warkoczy albo robicie to razem ze mną bez drutu pomocniczego. Oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, jeden narzut i jedno lewe. I jest warkoczek. Bierzecie trzy oczka na drut pomocniczy i zostawiacie je za robótką. Ja to robię w ten sposób, że cztery oczka przenoszę bez przerabiania z lewego na prawy drut, następnie wsuwam lewy drut pod te trzy pierwsze oczka, wyciągam prawy drut, to oczko, które wisi tu w powietrzu, przenoszę je jako pierwsze i teraz przerabiam cztery oczka pojedynczo na prawo. Gotowe. Rozpoczynamy raport. Oczko lewe. I znowu drut pomocniczy potrzebujecie, tylko że tym razem bierzecie jedno oczko i zostawiacie przed robótką. Ja biorę te cztery oczka z lewego drutu na prawy bez przerabiania. Podbieram to pierwsze oczko, wyciągam prawy drut, zobaczcie, i te oczka, które tu wiszą w powietrzu, podbieram na prawy drut znowu i przenoszę na lewy i one są jako pierwsze. I teraz dopiero przerabiam je na prawo. Ponieważ to oczko leży krzywo, ma tą tylnią ściankę do przodu skierowaną, muszę to zamienić, zobaczcie, w ten sposób, żeby tu była ładna, wyciągnięta linia i teraz dopiero przerobię sobie to na prawo. I zobaczcie, teraz ta linia tego warkoczyka malutkiego jest prościutka. Po tym warkoczyku mamy jedno oczko lewe, jeden narzut, następnie mamy znowu trzy oczka razem, narzut, jedno lewe i znowu drut pomocniczy. Zostawiacie znowu trzy oczka za robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo, to co było zostało Wam na lewym drucie. Następnie te z drutu pomocniczego
również przerabiacie na prawo. Powtarzacie wasze raporty po ostatnim raporcie. Jedno oczko lewe, jedno oczko bierzecie na drut pomocniczy i zostawiacie je przed robótką. Kolejne oczka przerabiacie na prawo, a następnie to z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Następnie mamy jedno oczko lewe na rzut i dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę i oczywiście oczko brzegowe. To był teraz 11 rząd. Rząd 13, brzegowe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, na rzut, jedno oczko lewe i cztery prawe. Raport, lewe, cztery prawe, jedno lewe, jeden narzut, trzy oczka razem, narzut, lewe, cztery prawe, i po tych czterech prawych oczkach powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii. Jedno oczko lewe, cztery prawe. Jedno lewe, narzut i dwa razem ze skłonem w lewą stronę i oczywiście brzegowe. To był 13 rząd. Rząd 15, przepraszam. Jest identyczny jak 13, to znaczy po brzegowym robimy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, narzut jedno lewe i znowu cztery prawe oczka. Rozpoczynamy raport, jedno lewe, cztery prawe, lewe, narzut. Trzy oczka przerabiamy razem, narzut, jedno oczko lewe i cztery prawe. Powtarzacie wasze raporty po ostatnim raporcie dla symetrii. Jedno oczko lewe, cztery prawe, lewe, narzut. I dwa razem pod tylnymi ściankami i brzegowe. Rząd 17, brzegowe. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut. Jedno lewe, dwa prawe i jeszcze raz dwa razem ze skłonem w prawo. Jeden narzut. Raport, jedno lewe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami, dwa prawe oczka, jedno lewe, narzut, trzy oczka przerabiacie razem, narzut, jedno lewe, dwa prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, i narzut. Po ostatnim raporcie dla symetrii jedno lewe, narzut dwa razem ze skłonem w lewą stronę, dwa prawe, jedno lewe, narzut i dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Rząd 19, oczko brzegowe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, jedno lewe, jedno prawe, dwa razem na prawo znowu. Jeden narzut i oczko lewe. To były oczka przed raportem. Rozpoczynamy raport. Dwa lewe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, jedno prawe, jedno lewe, narzut,
trzy oczka razem, narzut lewe, prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut jedno lewe. Po ostatnim raporcie przerabiacie dla symetrii. Dwa oczka lewe, jeden narzut, dwa razem skłon w lewą stronę, jedno prawe, jedno lewe, narzut i dwa razem skłon w lewą stronę i oczko brzegowe. To był 19 rząd, 20 znowu przerabiacie tak, jak oczka schodzą Wam z drutu. Rząd 21, oczko brzegowe, dwa razem skłon w prawą stronę, narzut jedno lewe, dwa razem skłon w prawą stronę, narzut dwa lewe oczka. Rozpoczynamy raport, trzy oczka lewe, narzut dwa razem skłon w lewą stronę, jedno lewe, jeden narzut, trzy oczka razem, narzut, jedno lewe, dwa razem skłon w prawą stronę, narzut i dwa lewe. Powtarzacie raporty po ostatnim raporcie dla symetrii. Trzy oczka prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, jedno oczko lewe, narzut i dwa razem ze skłonem w lewą stronę i oczko brzegowe. Jesteśmy już w naszym przedostatnim rzędzie i tu znowu mamy warkocz, oczko brzegowe i przed raportem mamy jedno oczko lewe i znowu bierzecie na drut pomocniczy jedno oczko, zostawiacie je przed robótką. Kolejne trzy oczka z lewego drutu przerabiacie na prawo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego przenosicie na Wasz drut roboczy i również przerabiacie je na prawo. Następnie macie jedno oczko lewe, narzut i rozpoczynamy nasz raport. Robimy trzy oczka razem, narzut i jedno lewe. I znowu mamy warkoczyk. Tym razem zostawiacie trzy oczka na drucie pomocniczym za robótką. Kolejne oczko, które jest na lewym drucie, przerabiacie na prawo, a następnie te oczka trzy również na prawo. Muszę to naładować, bo będę bez baterii później i nie będę mogła pracować. Ostatnie oczko przerabiacie na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i jesteście już w ostatnim 24 rzędzie i ten 24 rząd, tak jak wszystkie parzyste, przerabiacie tak, jak oczka Wam schodzą z drutu. Zakończyliście jeden raport na wysokość. Jak skończycie dziergać ten 23 rząd, to rozpoczynacie znowu od pierwszego. Przerabiacie tyle raportów na wysokość, ile potrzebnych jest Wam dla Waszego projektu. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za Wasze miłe komentarze. Za każdym razem bardzo się cieszę, jak czytam Wasze komentarze. Już dzisiaj zapraszam Was znowu na kolejne moje filmiki. Życząc Wam miłego, słonecznego dnia. Przede wszystkim zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.